Już od 15 lutego będzie można składać wnioski o dotacje w ramach Miejskiego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, czyli tzw. dopłat do wymiany źródeł ciepła. Na ten cel miasto przeznaczy w tym roku 200 tysięcy złotych. Warto dbać o jakość powietrza w Suwałkach, dlatego też już kilka ładnych lat przekazujemy skromne środki finansowe, mniej więcej 200 tysięcy złotych rocznie kierujemy tych środków. Prawie 1 200 000 już przekazaliśmy w tych minionych latach. Dzięki temu już w 341 domach wymieniono stare, zużyte piece na urządzenia bardziej ekologiczne. Z dotacji na instalację pieca gazowego skorzystało do tej pory 199 mieszkańców Suwałk. 84 zabudowania podłączono do sieci PEC. W 58 budynkach wymieniono piece na bardziej proekologiczne. Oczywiście oczekujemy na kolejne wnioski ze strony mieszkańców. Do końca marca można składać te wnioski i ubiegać się o dotacje. Później jest komisja, która analizuje, opiniuje i ja ostatecznie podpisuję umowę z mieszkańcem na właśnie skierowanie dotacji. Później są te roboty związane z podłączeniem do sieci ciepłowniczej, czyli gazowniczej, no i rozliczenie dotacji, wypłacenie tych środków finansowych. Do ubiegania się o dotację w wysokości od 3 do 6 tysięcy złotych uprawnieni są właściciele oddanych do użytku jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz wspólnoty mieszkaniowe będące właścicielami oddanych do użytku budynków wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie miasta Suwałki. Wnioski pomogą wypełnić pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Zachęcamy do zainteresowania się programem. Warto skorzystać z dopłaty i dzięki temu zadbać o lepszą jakość powietrza w Suwałkach, którym wszyscy oddychamy. Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, podjął decyzję o przygotowaniu kolejnych propozycji wsparcia suwalskich przedsiębiorców, których działalność została ograniczona bądź zawieszona w związku z pandemią koronawirusa. Będą m.in. zwolnienia z podatku od nieruchomości. Ta pomoc polega na zwolnieniu z podatku od nieruchomości za styczeń, luty i marzec naszych przedsiębiorców prowadzących działalność w tych branżach, które w tej chwili działalności z uwagi na COVID-19 prowadzić nie mogą, są zamknięte. Tutaj oczywiście gastronomia, branża fitness, hotele będą mogły skorzystać, restauracje, z tego zwolnienia, czyli nie płacić przez 3 miesiące podatku od nieruchomości. Ta ulga będzie stosowana również wobec tych przedsiębiorców, którzy wynajmują w miejskich budynkach lokale, w których prowadzona jest działalność związana z tymi branżami. Podjęta została decyzja, w ostatnich dniach to uczyniłem, o skierowaniu do Rady Miejskiej kolejnego projektu, na mocy którego ta pomoc będzie skierowana do restauracji, do również hoteli, a ona dotyczy zwolnienia za cały rok 2021 z opłat za sprzedaż alkoholu. Ponadto zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach, prowadzący miejskie targowisko, podjął decyzję, że właściciele stoisk otrzymają 25% zniżki na opłatę czynszu w styczniu i lutym 2021 roku. Ulga nie będzie dotyczyła osób handlujących w branży spożywczej i chemicznej. Również moja sugestia, którą skierowałem do różnych dyrektorów naszych instytucji i również spółek, żeby jeżeli są indywidualne wystąpienia podmiotów gospodarczych, firm, no to zanalizować sytuację i podjąć decyzję. Podjęte działania są podobną ofertą jak ta skierowana do przedsiębiorców z Suwałk, wiosną minionego roku podczas pierwszego lockdownu. W ubiegłym roku był ten wdrożony pakiet, suwalski pakiet pomocy przedsiębiorcom. To nasze lokalne, samorządowe rozwiązanie. Z tej pomocy skorzystało prawie 600 firm. Wartość pomocy 1 600 000 złotych. Takiej bezpośredniej pomocy. Natomiast wartość innej pomocy w postaci odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty sięga 7 milionów złotych. W Suwałkach można się zaszczepić przeciwko COVID-19 już w 10 punktach. Dodatkowo Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, zadeklarował podczas rozmowy z dyrektorem oddziału NFZ w Białymstoku,
że miasto Suwałki mogłoby utworzyć zbiorowy punkt szczepień obsługiwany przez miejskich pracowników i suwalskich lekarzy. W niektórych regionach są takie szczepienia zbiorowe realizowane. My mamy obiekty, chociażby hala ośrodka sportu i rekreacji. No, w zasadzie stoi pusta, nie? Tam są szatnie, tam można byłoby zrobić boksy. Dałbym pracowników do obsługi, do pomocy w wypełnianiu tych kwestionariuszy chociażby, tych ankiet, no ale personel medyczny musi być zabezpieczony. Początkowo do Narodowego Programu Szczepień przystąpiło w Suwałkach 5 gabinetów. Po osobistej rozmowie prezydenta Suwałk z dyrektorem suwalskiego szpitala, Adam Szałanda zgodził się, aby placówka, którą zarządza, przystąpiła do szczepienia suwalczan. Czesław Renkiewicz wystosował również pismo do wszystkich suwalskich zakładów podstawowej opieki zdrowotnej w naszym mieście. W ostatnim czasie ukazało się potwierdzenie, że kolejne gabinety przyłączą się do szczepienia suwalczan. Liczba punktów to jedno, a liczba szczepionek to jest druga sprawa. I co z tego, że my tych punktów mamy więcej, jak tych szczepionek brakuje? I to jest właśnie taki problem. Mam nadzieję, że ta sytuacja zmieni się. No ale jak słyszę również od przedstawicieli rządowych, że nie będzie tutaj więcej chyba, co najmniej do końca lutego, może w marcu coś się pojawi. Od kilku tygodni obserwujemy w Polsce, jak również w Suwałkach, pewną stałą liczbę zachorowań. Jednak dalej dość wysoką, bo sięgającą kilku tysięcy dziennie w skali kraju.